Witamy. Witamy, witamy, witamy. Witamy już drugi raz dzisiaj. To jest już, no, właściwie, nie no, właściwie jeszcze raz witamy. Tak, tak, jeszcze raz witamy, witamy. Witamy gorąco, bardzo gorąco wszystkich, którzy chcą obejrzeć nową produkcję, telewizję Wlebwnet. Tak jest, telewizję Wlebwnet, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Na potrzeby rynku, tak. Rynku streetartowego chcieliśmy dodać, że to będzie rynek streetartowy i tylko o streetarcie w naszej telewizji, tak, gorąco, gorąco. Ale nie tylko dla tych, co lepią i nie tylko dla tych, co psikają. My dzisiaj mówimy do tego, kto ogląda. Co powiemy? Wiecie co, właściwie to nie wiemy, jak to się dalej potoczy, więc chcielibyśmy wam po prostu pokazać klip, który przygotowaliśmy, znaczy materiał, właśnie nie klip, a materiał, który przygotowaliśmy wczoraj. I no właśnie, Kwiatek. Tak, tak. Będzie to materiał z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Materiał o tym, jak po 20 browarach wycina się MCT, tak, a później ludzie w wielkim szale mogą to MCT co robić? Nie, no właściwie nie wiadomo. No, cieszyć się swoją młodością, no, radością, tak jak to zobaczycie, pewna pani skacze tam i tak dalej. No ale wyobraźcie sobie właściwie to przejdźmy do konkretów, to wszystko jest, to całe MCT jest wycięte z łapy. To jest wycięte z łapy, nie? Tak jest, wycięte jest z łapy, jest na magnesach, można je dekonstruować, rekonstruować, można stworzyć swoją działkę, swoje miasto, swoje państwo, tak, tak, tak. No, więc właściwie, wiecie, jeszcze w sprawie tutaj tego, co tutaj stoi, to się kręci, o. To się kręci, tam to też można dotknąć i właściwie jesteśmy tutaj odurzeni tym, co się dzieje, więc właściwie, no co możemy powiedzieć, bądźcie z nami i zobaczmy, jak to się dalej będzie toczyć, a zobaczmy wspólnie, co tam w Centrum Sztuki Współczesnej. Tak jest, zapraszamy. Do zobaczenia. Czy no to podpowiadanie, wiesz, to powinna być czarna albo biała przestrzeń zupełnie. To najwyższy budynek zbudowałem. Nie, ale się jako dziecko realizuje. No patrzcie, nie? Uwaga, muszę wziąć rozdych. MCMI, people call me off when I rock the party. You bust a nut, feeds is breaking out the beat. Shit be hotter than me. Me and he are cruising militia. Better watch out, my clan gets vicious. Badass bitch, I'm rated X, I'm gifted. Ain't gotta sell sex. Cross the beach onto the street. Gotta work hard, no room to cheat. Crunk and grind, that's my bloodline. Feeds is. Gdzie jest prestiż polskiego street artu w tym kontekście? Nie tutaj. A czy czujesz prestiż wynikający z tego, że właśnie ty jesteś na tej wystawie, a ani twoi koledzy nie są na tej wystawie, nie mają szansy przykładać tych klocków w tej wewte? Czy wydaje mi się, że nie, dlatego że to jest sztuka i to nie powinno być komercyjne, także wydaje mi się, że to dla każdego wewnętrznie powinna być jakaś podróż taka, a nie coś takiego, że się pokaże i że będę. Kompozycja dosyć otwarta i można sobie po prostu zmieniać, to jest zaletą tego projektu. Zachęcam uczestników tej zabawy, żeby po prostu to bardziej rozpieprzyli to miasto. Może będzie jeszcze ciekawsze.